Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym cyklu Hopheads and Friends, w którym będziemy Wam przedstawiać sylwetki najciekawszych, najbardziej zwariowanych, najlepszych browarów rzemieślniczych w Polsce, a to wszystko, żeby nadać temu smaczek, będzie się odbywać przy okazji ważenia kooperacyjnych piw, a zaczynamy od prawdziwych gwiazd, od pierwszego browaru rzemieślniczego w Polsce, od browaru Artezon. Ze mną jest Jacek Materski, piwowar rzemieślnicy, współzałożyciel browaru Artezan, jeden z trzech ojców dyrektorów. Cześć Jacku. Witam wszystkich, cześć Bartku. I chciałbym, żebyśmy pogadali troszkę o historii, o tym, co się działo. Skąd się wziął browar Artezan? Browar Artezan wziął się z pasji, z tego, że postanowiliśmy w pewnym momencie wziąć sprawy w swoje ręce, zbudować sami browar, nie licząc się z kosztami, nie zastanawiając się, ile to będzie kosztowało, czy to da się zrobić. Po prostu zdecydowaliśmy we trzech, mniej więcej równo, że otwieramy prawdziwy, profesjonalny, komercyjny browar, żeby móc sprzedawać swoje pomysły. Powiedz mi, proszę, kiedy browar powstał i powiedz mi też o historii tego, jak on powstawał, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że wiele osób by się chciało tego dowiedzieć. Browar Artezan miał swój debiut, pierwsze piwo, które zaczęliśmy sprzedawać 2 miesiące po premierze Rowing Jacka, czyli to było 3 lata temu, tak? 3 lata temu w Żywcu. Tak, wy zaczęliście w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, a my w czerwcu, w Żywcu polaliśmy pierwsze piwo. Wtedy, o ile pamiętam, to był Dubel i Witbier, tak? O ile dobrze pamiętam. Od tego czasu troszkę się wasze portfolio zmieniło, ważycie troszkę inne piwa, Witbier jeszcze jest, Dubla już dawno nie widziałem, ale opowiedz o tym, co jest takim waszym core'em, mainem, waszym ulubionym piwem i czego robicie najwięcej, co najbardziej lubicie? Najbardziej lubimy tworzyć nowe piwa, pomysłów jest wiele, one się cały czas rodzą i to nas najbardziej kręci. Tworzenie nowego piwa, sprawdzanie, czy wszystko działa, doskonalenie przy tym kunsztu piwowarskiego, technologii, no i realizacja pomysłów, nie? No jednym z tych pomysłów jest też jak gdyby przyjazd tutaj do Was, nie? To robimy też pierwszy raz. To skąd pomysł na kooperację? Bo Wy o tym nie wiecie, ale pomysłodawcą kooperacji z Alebrowarem był browar Artezan, strasznie nam miło z tego powodu. No i teraz Jacek nam powie, skąd pomysł na kooperację? No 3 lata siedzieliśmy we własnym browarku, mieszaliśmy. W końcu stwierdziliśmy, że no już na tyle się nauczyliśmy robić piwo, że możemy poprosić gwiazdorów, żeby z gwiazdorami razem zrobić piwo. Może się zgodzą, bo wcześniej nie mieliśmy takiej odwagi. Dzięki Jacku, zarumieniłem się troszeczkę. Będę się starał być równie miły. Powiedz Jacku, bo jest początek roku, a przed browarem Artezan super, super wielkie wyzwania, super ciekawy rok. Powiedz, co to się teraz u Was dzieje? Konkludujemy w tej chwili otwarcie drugiego browaru, że tak powiem wypasionego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się to wszystko, tego wszystkiego dokonać. Otwieramy już taki większy, bardzo profesjonalny browar. Będziemy w końcu butelkowali, więc nasze piwo... Do niedawna niektórzy twierdzili, że to jest browar wirtualny, że okej, ktoś gdzieś słyszał, że taki browar istnieje, że takie piwo się produkuje, ale nikt go nie mógł spróbować. No teraz myślę, że sytuacja się zmieni, będziemy mogli wyjść na szersze wody jak gdyby, prawda? Bo zaczniemy też sprzedawać piwo w butelkach, do tej pory sprzedawaliśmy tylko w kegach do pubów. Browar też zmienia miejsce, będzie w nowej miejscowości, ale myślę, że piwo będzie super fajne. My byliśmy, widzieliśmy już nowy browar, w którym będą ważyć artezany, a Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście szukali tęczowego jeżyka na kranach, w najlepszych multitapach, już niedługo również w butelce, w całej Polsce, w najlepszych sklepach.
Ja tylko na koniec powiem, że jak już będziecie szukali tego jeża i kupowali tylko te butelki, to nie zapominajcie o pionierach piwowarstwa rzemieślniczego w Polsce, czyli też o Ale Browarze i ich wspaniałych produktach, które cały czas niepowtarzalnie są nadal na topie i jakości, i sprzedaży, prawda? I buziaczka, i niedźwiadka. No to sobie pokadziliśmy. Jest miło i sympatycznie, a teraz Michał z Darkiem opowiedzą wam o tym, co dzisiaj robimy, co nam wpadło do głowy. Kiedy już ustaliliśmy wspólnie, że będziemy robić kooperacyjne piwo z browarem Artezan, zaczęliśmy się zastanawiać wspólnie całymi naszymi zespołami, jakie piwo uważyć. I kluczowym taką rzeczą, na którą żeśmy się zaczepili, był słód ze słodowni Fosset. Słód Brown. Słód Brown i szukaliśmy koncepcji, w jakim piwie go wykorzystać. Po krótkiej dość naradzie wpadliśmy na pomysł, że będzie to Robust Porter, a żeby nie było za prosto, przy kolaboracyjnym piwie z dodatkiem lukrecji. I tak powstawała ta receptura. Darku, może powiesz parę słów, czego się spodziewamy po tym piwie? No więc dodam tylko, że pierwszym, najbardziej oczywistym pomysłem było IPA jakieś, ale stwierdziliśmy, że to jest zbyt oczywiste, zbyt proste i nie może być tak łatwo, więc wybór padł na Robust Portera. Chmielonego raczej angielskimi chmielami niż amerykańskimi. Z pojechanymi dodatkami, na przykład z ekstraktem z lukrecji, kawą, no i może czymś tam jeszcze. A czego oczekujemy? No, oczekujemy fajnego, mocnego piwa, bogatego w różne nuty słodowe, nuty ciemnych słodów, nuty słodów palonych, aromaty czekolady, kawy i różne takie inne. A przekonacie się sami, jak smakuje. Tego piwa będziecie mogli spróbować już w połowie kwietnia. No i oczywiście pojawimy się w jednym z wybranych lokali, gdzieś w Polsce. Oczywiście obie ekipy razem, żeby razem z wami się cieszyć tym, co stworzyliśmy. A dzięki wam za uwagę, dzięki, że śledzicie to, co robimy. Nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału, a następnym razem w cyklu Hopheads i przyjaciele and friends widzimy się z zespołem Beer Band.